Cześć, witaj cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi o reszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi o reszcie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, szybki strzał. Szybki, wcale nie taki szybki. Bardzo długo te produkty u mnie leżały. Nie wiem, czy to dobrze przeczytam. Leatherwick,
Leather Witch, Leather Week. Tak czy tak, skóra. Słuchaj, dwa produkty tej firmy i tu mamy tak. Clean, czyli produkt do czyszczenia i produkt, który jest takim, można powiedzieć, dwa w jednym. Zabezpiecza i wyciąga brud. I tu robimy przy tych produktach całkiem inaczej niż klasycznie. Najpierw, tak jak widziałeś, założyłem ten renowator. Tu jest napisane, tak. Leather Reunowator, Renowator, który zostawiasz od 2 do 4 minut. Ja sobie pozwoliłem na 4 z groszem, bo kierownica dawno nie była czyszczona. Słuchaj, nakładasz ten olej, on wchłania się w skórkę i rzeczywiście to widać, a później wlatujesz z tym produktem i go zbierasz, czyli to, co wyciągnął, bo on jakby, powiedzmy, otwiera niby pory i wyciąga brud i później zbierasz go tym cleanerem. Ten clean, no niestety, kurczę, nie jest, tak jak zauważyłeś, nie pieni się. Będę chciał go za chwilę zaatakować z pianowniczki. Co jest fajne, że ten produkt, ten, którym zbierasz ten olej, który zabezpiecza i wyciąga brud, możesz wjeżdżać na plastiki, na gumę, na wszystko. Mega bezpieczne produkty i słuchaj, w żaden sposób nie pachną, śmierdzą. Ale śmierdzą z taką, tak, takimi butami skórzanymi. Naprawdę śmierdzą i słuchaj, czy produkty mi się podobają? Już na dzień dobry, ręce, dłonie suche, ale wypas. Słuchaj, kierownica po prostu obłęd. Zero poślizgu. Macik z delikatnym takim, znaczy to jest mat, ale miękkość czuję. Nie wiem, jak ci to wytłumaczyć. Jest zajebiście i żeby nie wiem co, wskakuję teraz właśnie na fotele. Będę chciał sobie zrobić fotel kierownika, więc zaproszę cię do dalszej części filmu, a czy nie, inaczej. Chcę jeszcze jedną porcję zobaczyć, czy jak uzupełnię, czy coś się zmieni, czy będzie lepiej, czy wręcz odwrotnie. Czy nie jest to totalny, znaczy nie jest to połysk, nie jest to mat. Ciekawie, w ogóle całkiem inaczej niż do tej pory używałem tych produktów i słuchaj, fajne. Tak, ta skóra, o, wygląda jak zaraz po zmiękczeniu, kurczę, tym właśnie z Color Looka produktem. Naprawdę. W ten właśnie deseń wpada, tak zajebiście, tak soczyście, tak, taka czujesz, że jest taka odżywiona. No kurde, jestem pod wrażeniem. Idę po pianowniczkę i zaraz zobaczymy, jak będzie, jak zadziałam z drugim podejściem. A później wlatuje na fotel kierownika. Popełniony drugi raz. Jak to wyglądało? Słuchaj, no zdecydowanie tak, było mniej brudu. Tak naprawdę to można powiedzieć, że już w ogóle. Na koniec pozwoliłem sobie przetrzeć mikrofibrą z tym właśnie cleanerem. I teraz tak, jakość tej skóry, poczekaj. Czy coś się zmieniło? Nie, nic się nie zmieniło, ale cały czas jest tak mięciutko. No zajebiście, zero poślizgu. Fenomenalnie to wygląda. Zobacz.
No dobrze, słuchaj, ogarnąłem tylko siedlisko. Teraz tak, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te produkty? Jeżeli chodzi o ten olej, który, czyli renowator, który kładziemy od 2 do 4 minut, zostawiamy na skórze, zauważyłem, że lepiej jest go zdecydowanie dać grubo. Czekasz, aż zaczyna przysychać, zbierasz nadmiar, ja tutaj taką mikrofibrą zbierałem. Zbierasz nadmiar i dopiero później wskakujesz właśnie z cleanerem. Pianownica tutaj nie ma sensu, żadnego, najmniejszego, bo produkt się w ogóle nie pieni. Co zauważyłem? Jeszcze jedna rzecz. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że jak sobie robisz elementy, zrobisz powiedzmy sobie tutaj ten element, wiadomo, że przejdzie ci ten pierwszy produkt, czyli nawilżacz, który wyciąga ten brud, renowator, tutaj na tę stronę. Później jak robisz tą stronę, przejdzie ci tu. Na koniec proponuję jeszcze przetrzeć sobie mikrofibrę. Zobacz, teraz ci pokażę, to jest mikrofibra, którą na koniec przecierałem po czyszczeniu, bialuteńka. Kompletnie nic, zero, nic. A teraz ci pokażę, skóra oczywiście w miarę na bieżąco dbana, na tyle ile mogę. Przecieram tak, żeby oczywiście jej nie zatrolić. I tutaj zobacz teraz, tu jest po zebraniu właśnie tym cleanerem. Zobacz, każda strona dojechana srogo. Patrz tutaj. I to nie jest, no to jest brud, to widać, to jest po prostu brud. Pięknie zebrał. I teraz kolejna sprawa, skóra. Zdejmuję rękawiczki. Ok. Teraz tak, co zauważyłem? Przyciemnia, produkt przyciemnia. I przy ostatnim docieraniu właśnie tego cleanera rozprowadzasz go różno i nie zostawiasz do wyschnięcia, bo zostaną ci mazy. Musisz go zebrać drugą stroną fibry do zera, wyrównać i wtedy będzie ok. Słuchaj, teraz tak, na kierownicy zostawił totalny macior. Przyjemnie, mięciutko. Tu jest podobnie. Fantastyczna sprawa. Dla mnie te produkty są stworzone do skór, które są stare, wysuszone, do klasyków, naprawdę obłędnie. I przyciemnienie. Specjalnie tutaj kawałek zostawiłem, nie wjeżdżałem tam, bo fotel za chwilę będę łamał, będę robił oparcie. Widać, że tam jest zdecydowanie jaśniej, włącznie z brudem, a tu jest zdecydowanie ciemniej. I tak naprawdę, słuchaj, czuję tak jakbym, o, tak jakbym krem jakiś położył, naprawdę. Cały czas mam taki, że czymś nawilż, że siedzi, tak, że siedzi, że jest to zabezpieczenie. Zajebiście. I zero poślizgu. Naprawdę zero. Fantastyczne produkty. Oczywiście śmierdzą, niestety. Otworzyłem sobie drzwi, bo przy tym renowatorze, kurczę, no naprawdę, no śmierdzi, śmierdzi skórkowany. Niby udaje skórę, ale słuchaj, miękko. Mięciutko, naprawdę. Ajajajajaj. Aż na dłoni czuję, że mam ten produkt, także teraz czekam, aż to ładnie odparuje. Cudowna sprawa. No i co? No pokażę ci, co to skurczyby, co ten skurczybyk zrobi w Volvo, bo tam mam skóry mega zniszczone. No dobrze, słuchaj, jestem po obróbce foteliszcza i oszalałem, naprawdę, oszalałem, coś niesamowitego, słuchaj, jak to uwielbia stare, wysuszone skóry, zobacz co jest grane, zero poślizgu, nałożyłem tego grubo, pierwsza warstwa naprawdę grubo, tam gdzie było mega wysuszone, popękane, wchłaniało się szybciutko, dorzuciłem drugą porcję, podobnie z oparciem, w jednym miejscu tylko było wysuszone, a później
No już tego cleanerka to mi zostało, o, na dnie, to już nic nie ma prawie. Oczywiście po wyczyszczeniu przejechałem jeszcze dwa razy mikrofibrami, żeby wszystko wyrównać. Teraz tak, chciałbym Ci pokazać mikrofibrę, którą zbierałem, to nawilżenie, które podnosi brud i pozwala tak jakby go, nie wiem, ciężko powiedzieć, że pokazać. Powiedzmy, że wyciąga brud i tu jest zebranie z podłokietnika. Pierwsze zebranie. A teraz tu, słuchaj, to jest foteliszcze. To jest zebranie tego właśnie produktu zabezpieczająco, nawilżająco, kurczę, nie wiem, zabezpieczająco, nawilżający, który właśnie ma wyjmować ten brud z porów. No taki, tak nie jest, taki jest opis. I powiem Ci, że ma to sens. Naprawdę ma to sens. Tu mamy już później po cleanerku zbieranie. No jest brud, jest gdzieniegdzie. Tutaj widać newralgiczne miejsca, tam gdzie najbardziej używana skórka. I oczywiście, o, tu na przykład. I na koniec oczywiście ta, czyli produktem z psika na mikrofibra i przeleciałem całe foteliszcze, żeby już mieć pewność, że nic nie ma. I teraz tak, ciekawe, na ile tu, powiedzmy, to maskuje brud, a na ile wyciąga, nie wiem, ale powiem Ci, że jeżeli chcesz używać tych produktów, musisz się przestawić na 180 stopni, przeskoczyć, w ogóle to jest inna bajka. Czy ma to sens? Jak najbardziej. Nie wysuszasz tej skóry, nawilżasz ją. Produkt ma to do siebie, że rzeczywiście on jak się wchłonie później, jak go zbierasz, jak zaczyna przysychać i czujesz, że zbierasz go naprawdę z brudem. Wjeżdżasz z tym cleanerem i tak naprawdę no, piany nie ma, ale współgrają pięknie. One się jakoś tak uzupełniają, że tak naprawdę to, co się tak nabłyszczyło, zbierasz i zostawia Ci, tak jak tutaj mam. No, te skóry zawsze błyszczały, ale słuchaj, poprawiłem drugi raz cleanerem i bardziej je nabłyszczyło. Naprawdę, drugi raz przejazd. Co mnie cieszy? Słuchaj, słuchaj. No, ta skórka dawno tak nie wyglądała. Zobacz te pęknięcia, to wszystko. No, jestem pod wrażeniem, naprawdę. Produkt jest obłędny. Ten zestaw jest po prostu fenomenalny. Coś pięknego. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia...